Hello, hello, cześć i cześć, witajcie moi kochani w kolejnym odcinku i materiale z Tears. To jest Minecraft na moda. Ha, już myśleliście, że to jest jakiś teardown. O, jak się mogliście tak pomylić. No przecież ewidentnie to jest Minecraft, przecież ja trzymam tutaj kill-off i idę kopać kaktus, bo od tego się zaczyna grę, prawda? Kopiąc kaktus właśnie w tym momencie. No, jak już mamy ten kaktus wykopany, to możemy sobie go zabrać i iść i skraftować sobie potrzebne rzeczy. A jak wiadomo, z kaktusów kraftuje się zbroje, jedzenie oraz jakieś inne rzeczy, nie? No wypierdzielaj mi stąd już! Gdzie wy macie craftboxa? Alo? Przepraszam bardzo, czy tej wiosce macie... Ty, bo ci chyba kolega zszedł, ty. Zauważyłeś to w ogóle? Halo? Wow. Ja zapominam, żeby nie używać kill-offa na żywych. Znaczy on był i tak już tak średnio żywy. No, to ten! Gdzie macie craftboxa u was w wiosce? Słuchaj, ziomek, bo ja muszę kontynuować swoją serię, nie? W Minecraft. Ale żeby to zrobić, muszę skraftować sobie rzeczy z kill-offa. Znaczy, kurde, z kaktusa. Z kaktusa, muszek! Słyszysz? Mnie! Ja mówię do ciebie! No i gadaj tu z takim chłopem, nie? Co, myślisz, że jesteś tajemniczy? Gówno tam jesteś nietajemniczy. Dobra, to bierzemy sobie tego kaktusa, to co z niego zostało. O, możemy tyle... O, bumerang zrobiłem z kaktusu! Mówiłem, że z kaktusów można robić różne rzeczy, to teraz mamy bumerang! I patrzcie, teraz mogę tak wziąć i tak... Piu! No to oczywiście wymaga lat praktyki, więc jeszcze raz to zrobimy... Haha! I co? Ale dostał z tego bumerangu! Aż go przewróciło, no powiem wam, że no chłop nie wie co ze sobą zrobić. Taki ten potężny jest bumerang z kaktusa zrobiony. Wow! No po prostu powiem, że... I jeszcze na koniec wybucha ten bumerang. Potężne itemy idzie zrobić z tego bumerangu, nie? Znaczy z tego kaktusa. Ty, bo wy tu macie krówki w ogóle nawet. Czy tutaj deszcz pada? Bo ty, czy ten piasek robi się mokry? Bo ja nie wiem, mam jakiś ray tracing włączony tutaj. Ziomek, co to jest w ogóle? To jest słoma, to jest grill? Ty chciałeś ugrillować biedne krówki? Przyznaj się, przyznaj się, przyznaj się bez bicia. Co to za uśmieszek na twojej twarzy? No, tak lepiej. Nikt nie będzie moich krówek niszczył. O kurde, Bele, jak to się stanęło, że ty oberw... O nie, krówka dostała rykoszetem. No nie, no to co, muszę ją uspać niestety. Nawet jej oczko z dupcy rozpieprzyłem, w sensie... Aaaa! No nic, krówko, trzeba cię uspać. Słodkich snów. A, i żeby jeszcze oczywiście tą zbrodnię moją wziąć i zatuszować, to muszę użyć oczywiście jakiejś potężnej broni, która zrobi porządek z tym. O! Mjornir! Ale dalej nie wydaje mi się, żeby on zrobił robotę. Może czarną dziurę! Wesci tam wszystko! Wszystkich! Cały świat wesci! O, idealnie to wygląda. Dobra, super. Podoba mi się. Jak coś, to sąsiad po prostu remont robi mieszkania i dlatego taki bałagan ma. Halo, ziomuś? Co tam? Czemu ty leżysz? No weże mnie stąd! Tu się normalnie przesuń! A, ziomek, nie! Nie, ziomuś! Czemu ja nie chciałem spaść? Widzisz? Mówiłem zawsze idź na siłkę i rób nogi. No nie, i teraz co? Rozpadłeś się na kawałki. A ja mam twarde dupę. Czemu ja się nad nim tak pastwię? Nie no, tutaj też ewidentnie musimy zakryć nasze czyny. Wydaje mi się, że za pomocą tej wyrzutni nikt się już nie kapnie w wiosce, że tutaj coś złego się wydarzyło. Kompletnie nic złego się... Wy macie piecyk! Kozacki piecyk macie! Taki na przyciski nawet. Podpalę ten piecyk. Niech się pali, chałpie. Niech sąsiad widzi, że nas stać na węgiel, pomimo, że kosztuje 5000 za tonę. A co, kurde? Myk! A, niech sąsiad widzi, kurna. Wszystko do komina wrzucamy. Wszystko, łącznie z tobą, ziomek. Ciebie też tam wrzucimy. Słyszałem, że villagerzy się dobrze palą. Jak nie macie węgla i was nie stać, no to zawsze możecie sobie takiego ziomka wrzucić. Ziomek, co se śpi tutaj? A jego ziomeczki pracują! Wstawaj, chłopie! Koniec opiercielania się! Ej! Ziomek! Weź wstań! Ty normalnie czekaj, ja cię muszę tu obudzić. O! Ojeju, sąsiedzi przyszli w odwiedziny. Ale czemu przez okna chcieli wejść? Tego nie rozumiem. Skoro już to rozpieprzyłem, to muszę to rozwalić jeszcze bardziej. Wow. Jak ja to uwielbiam.
No i możemy postawić nowy dom. Tak się robi miejsce pod nowe budynki. Bo ja mam w ogóle dystans render tutaj na 2 ustawiony, bo ja mam sobie komputer i nie radzi sobie z Minecraftem za bardzo. Ty, bez kitu, co tam jest? Ja pamiętam to w Minecrafcie, bo ja byłem zarąbistym speedrunnerem. Ja byłem zawodowym speedrunnerem, nie? O mnie pewnie nie słyszeliście, ale ja miałem drugie konto na YouTubie, nazywało się Dream. I ja tam robiłem speedruny. Więc ja wiem, że tutaj to jest jakaś ta prastara cywilizacja, która zostawiła mi itemki, diamenty i inne rzeczy tam na dole. Ale jeżeli tam się dostaniemy, to tam będzie pułapka. I muszę tutaj tak wejść pomalutku, żeby jej czasami nie aktywować. Dlatego użyję w tym celu mojego kilofa, bo wydaje mi się, że jest najbardziej odpowiedni do tego. No, i w tym momencie jak już tutaj kopiecie, to musicie uważać, żeby czasami nie nadepnąć na jakąś pułapkę albo coś, co by mogło... O, nic się nie stało w sumie. Dlaczego? Nie działa ta pułapka. O! Okej, cofam to. Chyba jednak działa. Ja przepraszam bardzo, ale co tu się odwaliło? Gdzie są moje diamenty obiecane? O, tu jest jeden. Wezmę go stąd, wyciągnę. Jak już mamy wszystko ze sobą, to musimy jakoś się stąd wydostać. Z racji, że nie robią zazwyczaj drabinek w tym, to musimy użyć swoich... Co się dzieje? Co jest? Strzelają! Atakują nas! Dobra, mamy Supermana, okej. O, i mogę latać nawet. Fajnie. O, nawet łapki mi się pojawiają. No, no leczże. O, dzięki wielkie. Jej, jestem super mocarnym Supermanem, bo oczywiście takie moce każdy z nas posiada, jak gra w Minecrafta. Jeżeli nie macie, to znaczy, że słabo gracie Minecrafta. To jest moja super siła! Wow, a co to był super... Super podskok. Ej, kozak! Aż dziurę robię w podłodze. No dobra, zobaczmy super siłę. O, okej, to jest super. O, kozackie. Wow! I tak się eksploruje świat w Minecrafcie. Wow, a tu jest koniec. No nie, no mój, no naprawdę tutaj tylko mi się wyrenderował świat. Jaki ten świat w Minecrafcie jest oszukany. Double click laser, ale co mam kliknąć dwukrotnie, żeby się włączył ten laser? Co mam wcisnąć, żeby laser się odpalił? Ty, slow motion włączyłem. Jak się wyłącza slow motion? Aha, Superman ma takie moce? Co ty gadasz? Ale sztos! Nie przejmujcie się tym, że ja sobie tutaj niszczę ten świat, bo jako potem odbuduję sobie, nie? Ale to jest kozackie! Nie no, sztos, fajne. Tylko ten laser. Jak się robi laser? To nie jest double click. Wow! Spider-Man, uspokój się! Znaczy, super... Jaki Spider-Man? Superman! Co chłop zrobił? Zniszczył całą prawie plażę. Dobra, to jeszcze tutaj czarną dziurę rzucimy. Tak po prostu. Robimy remont wszystkiego. O tak, piękny remont. Podoba mi się. Ale trochę słaby. No. Dużo lepiej to teraz wygląda. No powiem szczerze, że mógłbym prowadzić swój własny kanał Pimp My House. Ty, ale oni tu dywan nawet mieli! To nie ja. Ty, a oni tu wodę mają w ogóle. Ja się muszę tam dostać. Naprawdę wodę macie tutaj? Ja pierdzielę, czekaj. Za pomocą Armagedonu. Brzmi fajnie. O, co to jest? Nie jest jakiś potężny. Dźwięk w mikrofalówce. To ja myślałem, że ten Armagedon to takie jakieś większe czary potrafi robić. Że jakieś kabum, meteoryty zaczną spadać z nieba. O, mi takie no. Kurczak gotowy. Parówki gotowe. Thanos! Pstryknięcie, rękawica nieskończoności. Zniszczymy komuś domek. No, myślałem, że będzie tak potężniej. Podłogę zniszczymy. Jakbym był Thanosem, to bym niszczył... O kurde, swoje FPS-y. O, shit. Nie, cofnij to. O, mogę to co? Ty, mogę cofać takie rzeczy. Ale jaja. No dobra, trochę zniszczyłem tej podłogi. Okej, to jak na rękawice nieskończoności, to tak... No tak średnio bym powiedział. To takie lagi powoduje, że szok. Iron Man. One Punch Man! Drugi superbohater, którego bardziej lubię niż Superman. I wydaje mi się, że zrobi większy rozpierdziel tutaj. Wow, okej. Nice! A jakbym chciał tak zniszczyć cały, ale to cały budynek. O, co ja zrobiłem? Uderzyłem w podłogę. Co? Gdzie ta podłoga się pojawiła? A jaki lag był w ogóle? Coś jest... O kurde, znowu ściąłem grę. Okej, okay, One Punch Man jest zbyt OP. Albo zbyt lagi. Lagi. Gra mi się zwiesiła. Odwiesiła się. Okej, okay, One Punch Mana nie używamy. To jest zbyt OP broń. A co to jest? Akustik gitar? Jak się z tym walczy? Tym się nie da walczyć, tylko można grać? Co to za bezużyteczna broń jest w ogóle? Railgun, dobra. Laser Blaster. Fajna nazwa. Wow! Okej, okay, Laser Blaster jest całkiem słodko. Podoba mi się. Robi wrażenie, nie powiem.
Na moich FPS-ach też robi wrażenie, ale jest przynajmniej trochę lepiej niż to było w przypadku One Punch Mana. I to znacznie. Co my tu jeszcze mamy? Ice Gun! Co robi Ice Gun? Press... O kurde. Mogę zamrażać wszystko! Ale sztos! Ej, nawet kryształki lodu się pojawiają! Jesteśmy na pustyni, a to oznacza tylko jedno, że musimy ją całą zamrozić. Tylko jak to zrobić? Zmienimy sobie na large random ice melt. Nie, co to znaczy? A, że się topi. O kurde! Nice, fajne! I co to mi daje, oprócz tego, że wszędzie tworzy jakieś kryształki lodu? Okej, ja mam tylko teraz takie pytanie. O, jeszcze jedna skrzynka. O, otworzy ją. Jeszcze jeden diament! Dzięki, wielkie. Mamy już za 3-4 diamenty. To będę mógł sobie siekierkę albo motykę. Bo ja zawsze chciałem marchewki sadzić. Ja zawsze chciałem być rolnikiem, ale mi w życiu nie wyszło. I zostałem youtuberem i do dziś tego żałuję. Mogłem sadzić jednak te marchewki. Dobra, a takie pitu-pitu my tu sobie. A ja tu jeszcze nie rozwaliłem całej planszy. Ta oto wieża, która tam jest, stoi mi bezszczelnie na środku mapy, zasłania mi piękne chmurki, które tutaj dookoła są. Więc muszę ją wysadzić w powietrze. Zmienimy sobie porę dnia, żeby było bardziej słonecznie. A i teraz od razu jest ładnie tutaj, kurde. Patrzcie na ten ray tracing. Takie rzeczy normalnie tylko w Minecraftcie. Wow! Słabe, nie podoba mi się to. Dużo lepsze. No i to rozumiem. No i od razu lepiej. No i teraz wszystko widać przynajmniej. Ten Armageddon to on robi też dziurę na wylot, ale nie robi takiego. Co innego jeszcze mogę tutaj zrobić? Mam jakąś wysadzajkę całą? O, mogę w sumie za pomocą pianina. Uwaga, uwaga. Wow. Chyba raj nam zrobili. Wydaje mi się, że event odpaliłem tutaj w tej wiosce i przyleciały wybuchające pianina z kosmosu. Albo to jest ta planeta, którą zaatakowałem w kosmosie. O nie, oni się chcą zemścić i wysyłają swoje tajne jednostki przebrane za pianina, które wybuchają w kontakcie z naszą powierzchnią. O nie, tak być nie może. Musimy to naprawić jakoś. Tylko jak to na... No w ten sposób raczej tego nie naprawimy. Możemy tylko zniszczyć naszą planetę, zanim oni to zrobią. Dzięki czemu, jak oni przylecą i będą chcieli zniszczyć naszą planetę, to my ich ubiegniemy i pojadą do domu z powrotem za smutnymi minkami. Zobaczmy, co będzie w stanie zrobić za pomocą czarnej dziury. O Jezu, moje FPS-y. Halo, co tu się wyprawia? Muszę więcej RAMu kupić. Muszę ściągnąć więcej RAMu z internetu. Stop, stop, stop. Aj, to jest głupie, że ja szczelam w to jeszcze. Tak, szczelmy sobie jeszcze. Tak, rozwalmy więcej cząsteczek. Wow, mniej FPS-ów. Wow, ale fajnie. No i teraz wygląda to bardzo kozacko. Nie chcę nic mówić, ale wygląda to sztosik. No, moim zdaniem ta wioska zaczyna nabierać kształtów. Przedtem była taka typowa wioska villagerów, w której nic się nie działo ciekawego. Teraz to nawet ja bym mógł w niej zamieszkać. Teraz czuję się spełniony. Tutaj jest taki romantyczny stoliczek z torczem na środku, na którym można sobie usiąść i od razu tak cieplej się robi na sercu. Dobra, no to... No to co? No to rozpieprzamy dalej, nie? Mama! Ej, oni tu studnie mają! Tego nie widziałem w ogóle. Ej, to jest najbardziej fejkowa studnia, jaką w życiu widziałem. Co to za studnia bez wody? No, to musimy zrobić wykopki. No i jakby nie było, to ta studnia niestety, ale chyba wysuszyła się, bo jesteśmy na pustyni. Ale ja cały czas słyszę, jakby gdzieś tu padało czy coś. Ty, a ja w ogóle jestem takim bóstwem, że ja mogę tutaj zmienić pogodę i mogę zrobić, że będzie... O, ta-dam! Widzicie te błyskawice? Nie chcielibyście, żeby to o was trafiło. Tak jak waszych sąsiadów. Widzicie, waszych sąsiadów trafiło to, bo nie słuchali moich ostrzeżeń. I jak to się skończyło? Otóż tak, raz pieprzyło ich to. Wow! Uwielbiam Minecrafta na modach! On mógłbym grać w niego cały dzień i całą noc! Okej, ty, no ślicznie wygląda ta wioska. Tak bardzo naturalnie, nie? Bo taka erupcja, bo to z piasku mieli zbudowane, no to jak zaczęło padać, no to im to rozmiękło, no i się... Ich domki z gówna roztopiły. Fajnie! Ja w ogóle mogę tutaj, uwaga, uwaga. Mogę... Mogę ziomka zespełnić! Ale ten ziomek za dużo zjadł kepsów chyba.
Nie chciałem go podnieść! Nie! Co ja zrobiłem? Sorry, ziomuś, ja cię zaraz nareperuję. Ty się nie przejmuj takimi rzeczami. O! Jest ziomuś mój, kochany! Nie wiem, co mi się dzieje. Ziomek! No wstańże! To nie jest szczerze, żebyś ty się odpierdzielał. Wstawaj, Stefan, zesrałeś się. O, chodź, musimy odbudować tą wioskę. Myślisz, że ja to sam będę robił? Ciebie chyba cycki bolą, ty. O, zobacz, jak ładnie twoja wioska teraz wygląda. To bierzemy się do roboty, stary. Słyszysz? Ej, no, przecież nie będę cię trzymał za nohala. Weź wstań, weź się do roboty, kurde. Nie po to cię zespawnowałem, żebyś ty się teraz opierdzielał. Ja pierdzielę, co za ludzie normalnie. Dobra, nie chcesz, to sobie innego ziomka zespawnuje. On będzie lepszy niż ty. O, widzisz? Jak się rwie do roboty. Zapierdziela, a ty co robisz? O, ty nie żyjesz, ha! Ej, dokąd, to tam jest wioska. Tam po prawej stronie jest wioska. Tak, dokładnie, tam gdzie patrzysz teraz. Ale mnie olał. Ja wiem, że chcesz tu zamieszkać, ale żeby tu zamieszkać, to najpierw trzeba zbudować sobie ściany, nie? Ja wiem, że zajebiste wejście do garażu, ale no wiesz, trzeba tutaj jakby, no, ściany, sufit zrobić. Może dywan postawić, żeby było na bogato. I tym optymistycznym akcentem żegnam się dzisiaj z wami. Do zobaczenia następnym razem i pamiętajcie, żeby zostawić lajka pod tym materiałem. Cześć!